Ja będę czytać wam opowiadanie. Jeżeli usłyszycie swoje imię, to imię z tego opowiadania. Czyli usłyszycie tata, to tata wstaje, tak? Tata, właśnie. Wstańcie tata. Tata wstaje. Tata, jak usłyszycie, to biegniecie. Wracasz na miejsce, ślicznie. Ta pogoda dopisywała. Zosia postanowiła zabrać Azora na spacer przed wyjściem do zoo. Ale Witek ubiegł Zosię. I Azor już od dawna był na dworze. Południem cała rodzina zapakowała się do auta i ruszyła w drogę. W zoo stał dumnie słon. Rany, jaka wielka trąba, wykrzyczały dzieci. A tata, głowa rodziny, opowiadał o tym, czym żywi się słon. Dzieci słuchały zainteresowane. Tylko Azor, jak to nasz kochany Azor, mędał ogonem, zainteresowany bardziej motylem niż słoniem. Zwierzęta razem ze słoniem, tak. Zwierzęta chyba przypadły sobie do gustu. Po wszystkich piskach i wrzaskach radości rodzina pojechała do domu. Tylko słoń został tam, gdzie stał. Tak, to był piękny dzień dla wszystkich. Dla taty, dla mamy i Witka, i Jacka, i Zosi, i Azora. Chyba właśnie najbardziej dla Azora. Brawo! Mistrzowie świata, słuchajcie. Nie jestem w stanie stwierdzić, która rodzina była lepsza. Mam lepsze stwierdzenie, słuchajcie. Jesteście już jedną rodziną, słuchajcie. Jesteście jedną rodziną.